ta, wiadomo, jeszcze już miesiąc temu to wszyscy huczyli o wadze ciężkiej i o kliszce. No ja szczerze powiedziawszy jestem w stanie zrobić tą ciężką, przygotować się, tylko potrzebuję, wiadomo, dłuższego terminu, tak? Ten termin musi być trochę wydłużony, no i jak to się mówi, żeby kasa była i wszystko się będzie zgadzać. Jestem w stanie wyjść i nie chcę tutaj mówić coś, wykrzyczeć rzeczy na Tomka Adamka, bo Tomek Adamek ma bardzo duże umiejętności, ale no niestety w tej walce nie pokazał żadnej swojej dobrej strony. No właśnie, ostatnio dużo się mówi o tym, że Adamka w cudzysłowie zepsuli w tych Stanach, bo jest to zupełnie inny gościu, jak pamiętamy go w Polsce. Nie wiem, czy to chodzi, bo jeszcze z Areolą była dobra walka, ale potem zaczęło się już coraz gorzej. Ja tego nie, jako, jestem laikiem, więc nie jestem zawodowcem, nie znam się na... Ale Sabinie, co było z Cunninghamem na przykład, tak? To się działo. Moim zdaniem to raczej, przegrał. My możemy mówić z punktu widzenia telewizyjnego, tak? Inaczej widzi sędzia, który jest przy samym narożniku i przy ringu i widzi wszystko dokładnie i zupełnie z innego punktu to się widzi. Moim zdaniem też no, ta walka była taka mocno napięta ten werdykt, ale widocznie widzieli lepszego Tomka, tak? To po pierwsze. Po drugie, każdy może mieć swój słaby dzień. Akurat, może Tomek akurat miał ten słaby dzień i się stało jak się stało, no nie wiem, no my dążymy do tego, przypuśćmy, żeby ja bym chciał zaboksować bardzo z Tomkiem i zdaje mi się, że wielu kibiców, wielu ludzi by można było ściągnąć na to, żeby zrobić takie show, takie widowisko i żeby każdy był zadowolony z tego, tak? Wydaje mi się, że masz taki jeden zdecydowany atut nad Adamkiem, mianowicie nokautujący cios, bo co by mi mówić o Adamku, to on jest dobry technicznie, wygrywa zdecydowanie większość na punkty, ale no moim zdaniem nie można być mistrzem świata wagi ciężkiej, jak się nie ma nokautującego ciosu. Albo nokautującego ciosu, albo po prostu być szybki na nogach jak, wiesz, Speedy Gonzales, bo waga ciężka, naprawdę rządzi się zupełnie innymi regułami, tak? I masz rację, no, kiedy nie ma się tej kropki na D w tym prawym albo lewym ręku, no to niestety, no, gdzieś tam zostają te niejasności, a po prostu zawodnicy wyczuwają i później idą do przodu, tak? Można powiedzieć, jednym z takim zawodników, którzy właśnie nie odczuwali za bardzo, to był Areola, tak? Który non stop szedł do przodu, chociaż miał trochę pobijaną twarz, ale tam nie było zagrożenia żadnego takiego, tak? Nawet nie przysiadł, albo nie odczuł jakoś tak mocno, więc... No ale Banks usiadł, tak? Banks usiadł, tylko że to było w kategorii junior ciężkiej, a Tomek, tak jak sam mówisz, Tomek jest bardzo dobry technicznie i ma oko, tak? Wie, gdzie uderzać, ma ten dobry timing, jak się mówi. Wracając do kategorii ciężkiej i do samych kliszków, dziwne jest to, że oni zresztą to tak mówiono oficjalnie, jeden z ich współpracowników, że oni dobierają takich zawodników, którzy specjalnie im nie mogą zagrozić. Jak jeszcze było przed walką z Wachem, że powiedział się jeden z trenerów, że Wacha za dwa lata później, jeśli by się tak rozwijał, jak się rozwijał wtedy, dwa lata później by nie chcieli go wziąć, bo byłby dla nich... Tak powiedzieli poważnie? Tak powiedział. Nie słyszałem tego. To powiedział, teraz już sobie nie przypomnę, obecnie trenuje naszych młodych zawodników w Stanach z Global Boxing. Był drugim trenerem do walki. Nie wiem kto, ale okej, okay, no możliwe, że tak. Tylko że ja zauważyłem u Mariusza bardzo duże, że tak powiem, błędy pewne w postawie. Jest to zawodnik, można powiedzieć, mocno bijący i niebezpieczny. Moim zdaniem wciąż się rozwijający, bo tak naprawdę Mariusz nie pokaza całego siebie i jeszcze dużo ma do nauki. Ale jeden podstawowy błąd, jaki robi przy dwumetrowym wzroście, pochylać się do przodu i iść z tą lewą ręką do przodu, to jest dla mnie niedopatrzenie trenerów i tak dalej, bo on jest bardzo łatwym celem dla króciaków, gdzie wiadomo, no, jak ktoś ma krótsze ręce, to musi gdzieś tam sięgać, planować, tak? A on po prostu nastawia się, wiesz, jak z talerzem, no. Parę jeszcze głów do na pewno popracowania, ale myślę, że Mariusz jest zawodnikiem wciąż rozwijającym się. A nie bulwersuje cię trochę, że taki pianeta dostaje szansę walki? Przecież no, wydaje się to
Ja wiem, że powtarzam, że to jest sport, ale to jest, byłoby coś niesamowitego, jakby on... Wygrał? Może tak nie powinienem mówić, no ale, ale myślę. Ale wiesz co, ale wszystko się może zdarzyć. Moim zdaniem w ogóle jest obłędem to, że... no wiadomo, oni są super czempionami, tak można powiedzieć, bracia Kliczko, i oni rozdają karty, oni z kim chcą boksować, to boksują, ale nie może być jednego monopolisty na rynku, który tak, który rozdaje karty tak, jak oni rozdają karty, bo to jest dla mnie obłęd chore. Powinien mieć po jednym pasku i dwa paski zostają dla ludzi, tak, oni się biją, a po prostu młodszy zdetronizował, można powiedzieć, oprócz WBC ma wszystkie. Tak, więc coś niesamowitego z jednej strony, ale no bo są dobrzy, tak? Bo są dobrzy, ale z drugiej strony nie powinno tak być. Dziwi trochę, że tak uciekają przed tym Powietkinem. Nie, wiesz co? Moim zdaniem nie, oni się nie boją Powietkina. Takie jest moje zdanie. Nie, Powietkin może jest wytrzymały, i, ale nie ma tej kropki na...